I got a whole lot of money. Bitches got it for me. Bottle keep popping that white up and whole jacket. It's a party, it's a party, it's a party. It's a party, it's a party, it's a party. My partner on the pill, my other partner drunk. Roll up the line, I'm trying to get fucked up. It's a party, it's a party, it's a party. It's a party, it's a party, it's a party. I stepped in the club, there you go, rolling up that loud shit. My weed keep your security, said be quiet. My presence start a riot, the girls get excited. Hold on, wanna try it? I'm like, why not try it? My sweat, they wanna buy it. My juice, they wanna try it. Club going stupid, when I owe that dude. Jerry got a chew, jugging and she moving. Bro, street dealing, nigga, who you killing? Bro, 2 years ago, now I'm worth a million. Jackson to the ceiling, that's how we ballin'. You know that I'm rolling to another B-Ray. Now I'm out the meter, in the club with the heater. I got a whole lot of money, bitches got it from me. Nieście więc wiec pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w dziele. Przyszłości podnoście gmachy. Ale nie deszcie przyszłości okaże, choć sami macie doskonałsze znieść. Na liście jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka swoje tam na straży. I wy winniście im cześć, Adam Asny, dom nowy. Dobry wieczór Państwu. Jest nam niezwykle miło, że zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością w ten wyjątkowy wieczór, w dniu naszego balu studnikowego. W imieniu uczniów klas trzecich i naszych rodziców pragnę serdecznie powitać zaproszonych gości. Panią dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żerowskiego w Mazurkowie, Annę Plastowę. Szanowne grono pedagogiczne i wychowawcy. Rodziców uczniów klas trzecich. I oczywiście Was, koleżanki i koledzy. Zgodnie ze szkolną tradycją prosimy Panią Dyrektor o oficjalne otwarcie balu studniówkowego. Dobry wieczór Państwu. Sprawdziłam przyjemnością otworzę dzisiejszy bal studniówkowy, bal, który na trwałe już zapisał się w naszej szkolnej i polskiej tradycji. Bal, na który nasza młodzież, myślę, czekała z wielkim niepokojem. Drodzy maturzyści, od dziś czas dla Was będzie płynął inaczej. Za symboliczne 100 dni przystąpicie do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Dlatego już dziś życzę Wam najwyższych wyników egzaminacyjnych, które pozwolą Wam spełnić Wasze marzenia i Wasze plany. A dziś będziecie zdawać najmniejszy z czekających Was egzaminów. Będziecie się bawić, nawiązując do wielowiekowej tradycji polskiej, która już w XVI-wiecznym Żako kazała do taktu muzyki oddalać od siebie troski, dodawać sobie otuchy przed ważnymi kolokwiami. Dlatego dziś, w tę wyjątkową noc, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, bawcie się i uczyńcie wszystko, aby ta noc była najpiękniejsza. Dziś dlatego pozwólcie teraz, moi drodzy, że podziękuję Waszym rodzicom, zwłaszcza Komitetowi Studniówkowemu, który jest spirytusem dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, w imieniu naszego grona pedagogicznego pragnę podziękować Państwu za trud, za determinację, za pracę, za przygotowanie tego pięknego balu. Oczywiście Wam również, moje koleżanki i koledzy, dziękuję, że przyszliście i że jesteście razem z naszą wspaniałą młodzieżą. Szanowni Państwo, bal studniówkowy
maturzystów pierwszego liceum imienia Stefana Żeromskiego w Ozarkowie w roku 2022 uważam za otwarty i życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Poproszę teraz o odczytanie listu przesłanego przez burmistrza miasta Ozarkowa, pana Jacka Sowę. Szanowna pani dyrektor, drodzy maturzyści, rodzice i nauczyciele. Bal studentkowy jest nie tylko okazją do wspaniałej zabawy, ale też do wspomnień i podsumowań lat spędzonych w murach pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ozarkowie. Zdobyta tu wiedza i umiejętności przygotowały was do wejścia w dorosłość, a życie szkolne wzbogaciło o nowe doświadczenia i długotrwałe przyjaźnie. Na 100 dni przed egzaminem dojrzałości życzę wam uzyskania jak najlepszych wyników na maturze i samych sukcesów w dorosłym życiu. Waszym rodzicom, dyrekcji i nauczycielom składam wyraz uznania za ich zaangażowanie w waszą edukację, rozwijanie pasji, kształtowanie postaw i przygotowanie was do dorosłości. Mam nadzieję, że wiedza, którą zdobyliście podczas nauki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ozarkowie, zaowocuje realizację waszych planów i zamierzeń. Przed państwem jedyny w swoim rodzaju bal, który z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia. Życzę miłej zabawy, burmistrz miasta Ozarków Jacek Sowa. Dziękuję i proszę o zabranie głosu przedstawiciela rodziców. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że tu jesteście i że udało się zorganizować tę uroczystość. Przede wszystkim wyglądacie przepięknie. Obłędnie, bardzo dorośle, jak przystało na pierwszy dorosły bal. I mam nadzieję, że będziecie się doskonale bawić, odpowiedzialnie bawić i że będziemy mieli wszyscy niezapomniane wspomnienia dzisiejszego wieczoru. Życzę wszystkim udanej zabawy. Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia. W imieniu uczniów klas trzeciej głos zabierze Olivia Kluzma. Dzisiejszy wieczór będzie bez wątpienia wyjątkowy i niezapomniany. Pełen radości, tańca, ale i ekscytacji, gdyż już za 100 dni staniemy przed najważniejszym dotychczas egzaminem naszej edukacji i uzyskamy świadectwo maturalne, które pozwoli nam podążać wybranymi ścieżkami w przyszłości i zdobywać dalsze wykształcenie. Nie zabraknie z pewnością wspomnień i pewnych refleksji. Przecież jeszcze niedawno przekraczaliśmy próg liceum i świeżo upieczeni absolwenci gimnazjum. Popełnialiśmy wiele błędów. Czasami gubiliśmy się na zagadkach życia, i nie jeden raz zwątpiliśmy w siebie. Na naszej drodze pojawiło się wiele nieoczekiwanych przeszkód i trudności. Zapewne nikt nie spodziewał się, że tradycyjna szkoła zostanie zastąpiona nauczaniem zdalnym, a kontakt z rówieśnikami ograniczony do ekranu laptopa czy telefonu. Mimo to udało nam się przetrwać te niełatwe czasy, wyciągnąć z nich wnioski i ruszyć dalej, z nadzieją na lepsze jutro. To był wyjątkowo trudny sprawdzian dojrzałości naszych charakterów i relacji z przyjaciółmi, którego nie byłaby w stanie przewidzieć żadna komisja. Ale chyba zdaliśmy go zadowalającymi i obiecującymi wynikami. Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie wy, drodzy nauczyciele, którzy towarzyszący nam zarówno podczas naszych zlotów, jak i upadków. Wspieraliście nas w wymagających momentach, cierpliwie tłumaczyliście, motywowaliście do ciągłej i sumiennej pracy oraz przede wszystkim pomagaliście znaleźć swoje miejsce w życiu i postępować zgodnie z cennymi wartościami. Szczególne podziękowania kieruję do pani dyrektor Anny Plaskoty i naszych wychowawczyń, pani Katarzyny Kuleszy, pani Ewy Niteckiej-Ziętarskiej i pani Anety Frontczak. Choć nie zawsze było łatwo i potrafiliśmy sprawić wam mnóstwo problemów, to zawsze nad nami czuwałyście i pomagałyście przejść przez ten wyjątkowy czas dojrzewania i kształtowania naszego światopoglądu. Dzięki temu dziś stajemy przed wami jako dojrzała,
inteligentna i świadoma młodzież. Serdecznie dziękujemy za ten poświęcony czas i cierpliwość, a także pomoc w przygotowaniu tego specjalnego wieczoru. Nasze słowa podziękowań kieruję również do drogich rodziców. Doceniamy waszą troskę i trud włożony w wychowanie oraz wsparcie w trudnych chwilach. Nie pozostało już chyba nic innego, jak życzyć nam wszystkim tutaj zgromadzonym wspaniałych wrażeń i cudownej nocy. Niech zabawa trwa jak najdłużej. Bał, który symbolizuje przejście od okresu dojrzewania do dorosłego życia. Potem kończy się czas beztroski i zabawy. Zostaje około 100 dni na powtórzenie materiału z lat nauki w szkole średniej i nadejdzie czas wielkiej próby, któremu może towarzyszyć napięcie i niepokój o myśl o realizacji naszych planów odnośnie naszego życia. 3 lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. Dziękujemy pani dyrektor za opiekę, troskę i wsparcie okazane w czasie naszej edukacji. Gorące podziękowania ślemy też naszym wychowawcom, którzy zawsze starają się służyć naszą pomocą, obdarzamy zrozumieniem i wierny towarzyszyć we wspólnej, nie tylko szkolnej edukacji. Drodzy nauczyciele, zawsze towarzyszyliście nam zarówno w trudach pracy, jak i w radościach sukcesu. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze nauczanie i wychowanie. Pragniemy podziękować za przekazaną wiedzę, za waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Niech te gromkie brawa i kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Gorąco dziękujemy również naszym rodzicom, którzy zawsze nas wspierają, dzielą się swoim doświadczeniem, udzielają rad, dodają otuchy, są wyrozumiali, cierpliwi i zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Kochani rodzice, żadne słowa, nawet długie mowy nie wyrażą naszej wdzięczności, a szczególne podziękowania składamy dziś rodzicom, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie naszego balu studniówkowego. Niedługo opuścimy mury naszej szkoły i rozpoczniemy nowy etap w naszym życiu. Rozejdziemy się po kraju, aby kontynuować edukację na różnych kierunkach studiów, często renomowanych uczelni wyższych. Otworzymy własne firmy, założymy rodziny. Zawsze tak to bywało, gdy 100 dni nam zostało. Wiele tygodni Rzechowie pieśladowali na zdrowie. W naszej szkole walczą z tradycją. Na dzisiejszym balu również chcemy podkreślić ich znaczenie. Już za chwilę uczennice w pięknych sukniach i uczniowie w eleganckich garniturach zaprezentują dostojny staropolski taniec Polonez. W podniosłą atmosferę prowadzą nas słowa Adama Mickiewicza z poematu Pan Tadeusz. Poloneza czas zacząć. Pod konoszy rusza i z lekka zarzuciwszy wyląty kontusza i wąsa podkręcając pola rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie wyszło wartość. Za podkonożem szereg paj się gromadzi. Dawa hasło, zaczerpnął taniec, on prowadzi. Thank you.
szkoły. Mamy nadzieję, że dzisiejszy bal pozostanie na długo w naszej pamięci jako miłe wspomnienie. Bo jak pisał mistrz Jan Kucharowski, miło szaleć, kiedy czas podjął. Dziś bądź wesoły, dziś użyj siary.
Shuffling. Don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us. Please fill up. Don't mess on that. Just humanistyczna i okrymiczna. No i teraz słuchajcie, będę grał fragmenty nagrań. Widzę, że matematyczno-fizyczna już. Zgadza się, dokładnie. Abba, gimme, gimme, gimme. Jeden punkt wędruje do klasy matematyczno-fizycznej. No i drodzy, kolejne zagraniczne nagrania, bo jesteśmy przy zagranicznych nagraniach. Uwaga, słuchajcie teraz i jak najszybciej odpowiadajcie. Proszę bardzo, odpowiadamy. Jeszcze raz. Blue. Tytuł Blue, a wykonawca? Gigi D'Agostino. Nie. iPhone 65, coś takiego? No niestety nie możemy uznać. Poprawna odpowiedź to jest iPhone 65. Czyli tutaj punktu nie ma po prostu. Uwaga, panowie i panie. Przygotujcie się. Tutaj widziałem. Widziałem, że nie jest szansa tutaj. No ja też tak widziałem. Gigi. Że jest jeden punkt. Jakbyście zamienili słowa, to też bym przyznał wam. Jeden punkt wędruje do klasy biochemicznej, okej? No i moi drodzy, wielka szansa. Teraz znacie to nagranie na 100%. Kto pierwszy? Proszę bardzo. Pitbull Hotel Room Service. Tak, 100% racji. Mamy na razie taki wynik
Dwa punkty dla matematyczno-fizycznej, jeden punkt dla biochemicznej i na razie humanistyczna uczelnia. Ale mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Jeżeli ktoś słucha rocka, rock'n'rolla, no to będzie wiedział. Byli pierwsi, nie? Byli pierwsi. Widziałaś? Chyba patrzysz cały czas na twą klasę. No jeżeli moja asystentka mówi, że ta klasa, no to... Tak jest. Jeden punkt dla fanów rapu, ale tego starszego, klasycznego. Legenda polskiego rapu. No to krzyknijcie wszyscy razem! Tak to Fanika, dokładnie. Wszyscy się zgłosili równo, nie możemy przyznać nikomu punktu. Kolega? Czerwone gitary matura. Czerwone gitary matura! Zgadza się! Jeden punkt na klasę matematyczno-fizyczną. Spokojnie, nie stresujcie się. Przygotujcie się. Zgadza się. Trzecia matematyczna, fizyczna, 3 punkty. Trzecia kalorystyczna, 1 punkt. I trzecia biochemiczna, 2 punkty. Przygotujcie się, polska muzyka. Czyli jest teraz remis, moi drodzy. Uwaga! Będzie trochę krótki, ale nie aż tak. Magda była pierwsza, Magda była pierwsza! Magda, nie! Tyle było, nie ma rekordzika. Jeszcze raz powtórzę, że nie ma. Tyle było, nie ma rekordzika. Marek Rekuta? Albo Czesław Niemen. Marek Rekuta, ale tytuł piosenki? Nie dokładnie to jest taki tytuł. Ale to jest taki tytuł. No niestety. Dobrze, tytuł na to otrzymuje. Po pół punktu. Wy byliście później, natomiast oni powiedzieli pół tytułu. Nie denerwujcie się, spokojnie. Asystentka z biogaru! No dobra, to teraz uwaga! Może być trudno, bo to jest z gatunku klasycznego. Proszę bardzo. No to jest marsz weselny. Czy nie? Ale autor, jest nazwa tego marsza. Moi drodzy, to jest tylko zabawa, spokojnie. Nie, 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 n
uwaga, uwaga, teraz! Spokojnie. No, kto odpowiada? Proszę bardzo, trzecie humanistyczna. Do mikrofonu, proszę tytuł, wykonawcę. ACDC Highway to Hell. Highway to Hell, zgadza się. Wiktorze wygrano, Antonio wygrano już 4 kody roku i... Wiosna! Wiosna. Przygotujcie się. Zuzia, Madzia, patrzcie teraz dobrze, bo będzie znowu się działo. Uwaga. Tutaj klasa matematyczno-fizyczna. Anna? Zgadza się. Moi drodzy, sytuacja jest taka, 5,5 punktów dla klasy matematyczno-fizycznej. Humanistyczna 2 punkty. Biochemiczna 3,5 punkta. Ale jeszcze jedno nagranie, zobaczymy. Finałowe nagranie. No? Następne! No to jest bardzo znane nagranie. Jeszcze raz mamy ręce na Warszawie. Kurde. No jeszcze raz. Proszę bardzo. Proszę dodać tytuł i wykonawcę. How will I know? Zgadza się, moi drodzy, oficjalnie podaję wyniki. 6,5 punkta wygraje klasa matematyczno-fizyczna. I tutaj mamy nagrodę. Zuzia jako moja asystentka wręczy nagrodę. Zuzia, powiedz, co to za nagroda? Dzika karta, do końca akcji. Dzika karta, moi drodzy. Gratulujemy. Yeah.
ogłaszam, że królową studniówki Liceum w Ozorkowie 2022 zostaje Martyna Graczyk. No i już za chwileczkę zostaje ukoronowana i oczywiście szarfa powędruje na ramiono. Także moi drodzy, brawa jeszcze raz dla Martyny! Brawo moi drodzy! Pięknie w tej koronie. Jeszcze raz brawa dla niej! Został Dominik Kotliński!